Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, kolejna przepiękna, tym razem bardzo ładna partia rozegrana pomiędzy Daniilem Dubowem a Ding Lirenem. Rosja kontra Chiny. Turniej rozgrywany w internecie, jest to Opera Euro Rapid, bardzo silny turniej z udziałem na przykład mistrza świata Magnusa Carlsena, ale gra też Jan Krzysztof Duda. Niezwykle interesująca partia, zapraszam moi drodzy, tempo gry 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. D4 tutaj rozpoczął Dubow, skoczek na F6 ze strony Chińczyka, skoczek na F3, D5, C4 i E6. Gambit hetmański, moi drodzy, mamy tutaj na szachownicy. Dubow wybiera taki ciekawy ruch G3. Oczywiście zamiast G3 można próbować grać skoczek C3, najczęściej spotykane posunięcie, goniec G5 jest możliwe, a goniec F4 rzadziej raczej. Można oczywiście też wybić. Różne są tutaj opcje. G3, bardzo ciekawe posunięcie. No, Dubow słynie przede wszystkim z bardzo ostrej gry i to się może podobać kibicom. No tutaj chyba się nie zawiedziecie, moi drodzy. Goniec B4, szach. No i teraz kolejne opcje zasłony. Można gońcem. To się często spotyka, ale skoczek na D2 też jest opcją i bicie na C4 nastąpiło. Tutaj Dubow zagrywa goniec G2. Celem białych, jak widzimy, nie jest odbicie szybko pionka. Hetman A4 nie działa, moi drodzy. Przypominam, skoczek C6 wszystko broni. I teraz tak, białe chcą zrobić szybki rozwój, a czarne no, planują przede wszystkim zdobycie piona, czyli już wzięły tutaj na C4, nie można wybić skoczkiem z wiadomych względów. No i teraz jak zagrać czarnymi? Moi drodzy, w partii nastąpiło A5, no obrona gońca, ok, tak można też grać. Ale zastanówmy się przede wszystkim, co by było po C3, no bo to już daje konkrety. Generalnie jak odejdziemy skoczkiem, to przegrywamy, bo jest bicie tutaj i szach. Tracimy po prostu strasznie dużo materiału. Odbić na C3 trzeba. Goniec odbija, rzecz jasna, wieża B1. I teraz jest kilka opcji, moi drodzy. Zobaczmy teraz, co by było, jakby goniec zbił kolejnego pionka, no bo większość z nas pewnie zastanawia się, co jest, jak tracimy kolejnego piona. Niestety ten ruch jest kompletnie przegrywający. Proszę, można sobie zatrzymać na chwilę film i spróbować znaleźć odpowiedź. Teraz pokażę rozwiązanie. Oczywiście tutaj gramy hetman A4. Jest to ruch no, wygrywający. Dajemy szacha, atakujemy przy okazji gońca. No ale skoczek C3 ktoś by powiedział. Skoczek C6, wybaczcie moi drodzy. Skoczek C6, no bronimy gońca, ale nic z tych rzeczy. Skoczek wybija na D4. Oczywiście skoczek nie odbija, bo tu jest szach, więc hetman musi wybić, ale jest goniec na C6 i okazuje się, że obrońca hetmana zginął i to z szachem. Zbijamy w następnym ruchu tutaj hetmana na D4, a jeżeli hetman na D7, no to sprawa jest naturalna. No tak, teoretycznie by mogło być w partii, no ale myślę, że czarne tutaj na tym poziomie nie przegrywają w ten sposób absolutnie, ale ciekawą rzeczą też jest na przykład zagranie skoczkiem na C6, co się wydaje nieco lepsze. No zdobyliśmy tutaj czarnymi pionka i tego pionka trzeba spróbować utrzymać. Szczególnie, że 3 figury już wyszły, roszada jest w gotowości, więc wydawałoby się, że białe tutaj, przepraszam, czarne są tutaj ok, ale jest taki bardzo ciekawy ruch hetman na C2. No i teraz co będzie po wybiciu pionka? Oczywiście takie odejście gońcem w zasadzie byśmy białymi zagrali to samo, co w partii. Jeżeli tutaj wybicie następuje na D4, moi drodzy, gramy goniec A3. Nie pozwalamy zrobić tutaj przeciwnikowi roszady. Ten goniec czuje się nieco niepewnie, więc raczej gdzieś tam musiałby odejść na B6, żeby też zasłonić zapędy wieży na B1. I teraz gramy na przykład skoczek na C4. Bardzo piękne posunięcie. Takie, to nie chodzi o to, żeby tego gońca wybić. Po prostu świetny rozwój, świetne pole E5. Tutaj jest wszystko pod kontrolą i trzymamy, że tak powiem, króla w szachu. Król nie może przede wszystkim zrobić roszady. To jest bardzo, bardzo ważne. Ale jakby czarne się uparły i chciały zrobić tę roszadę, na przykład skoczek E7, żeby tutaj wykonać tę roszadę, to nastąpiłby piekielnie dobry ruch, taki znowu wtrącony wieża D1 z atakiem na hetmana. I na przykład jak goniec D7, moi drodzy, się zasłania, to skoczek wskakuje na E5. Bardzo potężny nacisk na tego gońca. Bardzo niewygodna sytuacja tutaj dla czarnych. Jasne, że tam może nastąpić roszada, ale jednego pionka już można odzyskać i mamy piękną inicjatywę białymi. No to, moi drodzy, grać tę partię i cieszyć się tylko z pozycji. No cóż, tak w partii nie poszło, jak już wspomniałem, ale już po 7 ruchach bardzo ciekawie mogłoby być. Nastąpiło A5, no i teraz A3. Wymuszenie, żeby coś z gońcem zrobić. No bo jak goniec odejdzie, no to tutaj C3 już nie jest groźne. Goniec postanowił wybić skoczka i wybijamy gońcem, tak zrobił Dubow. Roszada ze strony czarnych. No i wydawałoby się, że czarne tutaj są w porządku, chociaż zwiastuje tutaj para gońców, zwiastuje niezłe problemy. Chociaż ja powiem tak, ja lubię te pozycje białymi, więc troszeczkę nie jestem obiektywny, ale tutaj czarne myślę, że są też w porządku. Hetman C2. Prosty plan, chcemy zbić pionka, czarne na to nie pozwalają, no otwierają tutaj diagonale. Tylko też problem polega na tym, że nie ma jak tego od razu wykorzystać. Dubow zagrywa standardowe posunięcie, moi drodzy, A4. Jeżeli byśmy tu wymienili, no nie bardzo. To wygląda bardzo źle, gdyż tutaj kolejne pionki podwisają, można zbijać i odbijać z dobrą pozycją, słaby pionek C7 i tak dalej. Moi drodzy, C6 nastąpiło, czyli obrona punktu B5, żeby te pionki miały jakiś taki fajny szyk. W tym momencie Dubow, no bardzo mi się podoba tutaj gra tego młodego zawodnika. Naprawdę rewelacyjnie sobie tutaj radzi, trzeba przyznać, kreatywność na najwyższym poziomie. Może się podobać partia. Moi drodzy, H4. Trochę zagrywa jak komputer, ale ten ruch oceniany przez silnik nie jest najlepszy. No ale to silnik sobie tam liczy daleko, a ludzkie oko widzi, że tu idzie pionek, chce mocno atakować i człowiek, no można powiedzieć wprost, czasem głupieje i nie wie, co grać tutaj czarnymi. Nawet na tym poziomie, gdzie Ding Liren, moi drodzy, przekroczył w swoim życiu 2800 i naprawdę to jest kawał gracza. Skoczek zagrał na D7 w tym momencie, a Dubow H5. No leci tym pionem, bo dlaczego by nie? No moi drodzy, H6. Czarne nie wytrzymały, no bo te H6 ze strony białych było bardzo ciekawym posunięciem i tam, no, że tak powiem, rozbijało króla bardzo mocno. No i moi drodzy, zgadnijcie, co zagrał teraz Daniil Dubov. Czy zrobił jakąś roszadę krótką, czy zrobił długą? Nic z tych rzeczy. On tutaj nie kończy rozwoju, moi drodzy. On tutaj szarpie po prostu przeciwnika i zagrywa G4. Wow, no to jest klasa, ale on ma atak chyba we krwi, on musi po prostu atakować, pewnie naoglądał się partii Michała Tala, coś niebywałego. Bardzo dobry ruch i też standardowy w gambicie hetmańskim w niektórych wariantach, to jest dobre posunięcie. Grozi G5 i tam jest, no, nie chcę się, moi drodzy, źle wyrażać, ale rozpierducha się robi, po prostu. No wybaczcie za to słowo, ale emocje tutaj grają pierwsze skrzypce prawie, że no G4 bardzo dobre posunięcie. Tutaj Chińczyk wziął. No właśnie, Chińczyk wziął, a Dubow wybił na A5. No dobra. Jeżeli teraz tutaj byśmy na przykład wybili, no to ten prześwit na wieżę jest niebezpieczny. Tutaj grozi na przykład zagranie skoczek G5 z opcją mata na H7 albo wybijamy wieżę. W tym momencie nastąpiło goniec na B7. No i moi drodzy, to niestety goniec B7, bardzo duży błąd. Można się zastanowić, co tutaj zagrać teraz białymi. Poszarpane są te piony, struktura jest nieźle naruszona i co zagrać, moi drodzy. Dubow zagrywa skoczek H2. Skoczek się wycofuje, jeśli biały atakuje. O co chodzi? Moi drodzy, plan jest prosty. Jest atak na skoczka i tutaj jest atak z widełkami na dwie figury. Goniec się odsłonił przede wszystkim. Jeżeli skoczek by zbił na H2, co w partii nie nastąpiło, mogłoby być bicie, no, znaczy musiałoby być bicie. No i nie ma raczej czarne nie mają raczej wyboru. Bo jakbyśmy cofnęli tutaj skoczka, no to bijemy tutaj i mamy, wprawdzie w figurach jest porówno, ale ten pionek B7 jest raczej już wygranym atutem dla białego. Tam potem pada na A5, no koniec gry. Moi drodzy, tutaj jak na przykład jakby poszło bicie, no to goniec wybija, no i wiszą dwie figury. Jeżeli wieża C8, no to bijemy, a w następnym zbijamy skoczka. A jeśli skoczek wraca na G4, to po prostu wybijamy. Tutaj jest wybicie i wieża G1. Nie ma co zbierać. Przewaga materialna, jakieś tutaj opcje ataku, król jest względnie bezpieczny, Prosta partia, tutaj jeszcze wieża A5, hetman C4, no myślę, że nie trzeba tłumaczyć mocniej i dalej. W tym momencie Ding Liren postanowił troszeczkę zamieszać i zbił skoczkiem na F2, wielkie oczy zrobiłem. No dobra, przyjąć ofiarę trzeba, król broni, jest ok, ale jest hetman H4 z szachem. Dobra, z zimną krwią gramy tutaj król F1, bronimy gońca. No, przede wszystkim skoczek F3 też grozi i tu się wszystko broni. Hetman dał szacha. No i moi drodzy, goniec F3. W tej pozycji Ding Liren poddał partię. Ale dlaczego? Dlaczego poddał partię? Okazuje się, że jest figura więcej i nie ma dalej jak grać tak naprawdę. 18 ruchów, moi drodzy. Ekstra miniatura ze strony białych. No ale sprawdźmy, co by było po tym posunięciu. No bo tu się przecież odsłania atak. Ale mamy wtrącony ruch skoczek G4. Jeżeli hetman zbiłby na D4, oj, 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 moi drodzy. Czy widzicie tę taktykę? Można sobie zatrzymać filmik i poszukać. Jasne, że tutaj wybicie no też wygrywa partię. Hetman wybija tutaj, sobie wracamy gońcem z powrotem na F3, ale jest ciekawszy ruch i mocniejszy. Skoczek H6, moi drodzy. No właśnie, nie ma wyjścia, zbić trzeba, no i tutaj dajemy szacha. Zauważcie, że jak król pójdzie na H8, no to goniec na C3, koniec partii. Hetman musi wybić, król wybija, goniec F3. Nie mam pytań, moi drodzy, totalnie wygrana partia białych. No, szybka miniatura, piękna partia Dubowa, będziemy śledzić tego zawodnika. Pozdrawiam serdecznie, dzięki za uwagę, cześć.